Dobry wieczór. Dziś kontrowersyjna będzie to nasza rozmowa, dlatego że tak zostali dobrani nasi rozmówcy. Już ich przedstawiam. Rafał Dzięciołowski, Gazeta Polska. Dzień dobry. Doktor Andrzej Szeptycki, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór. I w krakowskim studiu Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, z którym znamy się bardzo długo. Witaj. Słyszymy się? Tak, słyszę. Witam serdecznie. Witaj. No i zacznijmy od razu od najświeższych doniesień. Właśnie dowiedzieliśmy się, że został cofnięty zakaz wjazdu na Ukrainę dla burmistrza Przemyśla i dzięki temu na Rzeszów prezydenta Przemyśla i dzięki temu na Rzeszowskie Forum Polsko-Ukraińskie wybiera się jednak spora grupa ważnych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Grupa, która wcześniej deklarowała, że nie pojedzie, jeżeli ten zakaz wydany przez SBU zostanie utrzymany. Poproszę o komentarz. Pan Rafał Dzięciołowski. No, mnie się wydaje, że to jest dobra wiadomość, ponieważ eskalowanie napięcia w sytuacji, kiedy i tak te stosunki są mocno napięte i ulegają gwałtownemu pogorszeniu, nikomu by nie służyło. Poza tym mam takie wrażenie, że ta reakcja byłaby jednak nieadekwatna do informacji, które ta reakcja o bojkocie byłaby nieadekwatna w stosunku do informacji, które uzyskiwaliśmy od strony ukraińskiej. To znaczy po pierwsze faktu, że strona ukraińska szybko dosyć podjęła dialog idący w kierunku zniesienia zakazu. Po drugie, że w przypadku dwóch bulwersujących wydarzeń, do których doszło na Ukrainie, czyli zniszczenia pomnika w Hucie Pieniackiej i memoriału w Bykowni pod Kijowem, współpraca władz ukraińskich jest nie tylko deklaratywna w poszukiwaniu sprawców i gotowość restauracji. Czy tym razem znajdą sprawców? Bo jakoś im niedobrze szło w poprzednich przypadkach. To nie jest łatwe. Ja byłem w Hucie Pieniackiej 3 dni temu. Byłem też wielokrotnie przy obchodach rocznicowych. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, gdzie jest położona Huta Pieniacka. I fakt, że nie ma na przykład monitoringu tam, to uważam to za dość zdumiewające zaniedbanie. To dotyczy też sąsiedniego Podkamienia, w którym też jest polski cmentarz. To dotyczy też niestety Lwowa, w którym cmentarz obrońców Lwowa, nasze święte nekropolium narodowe, też jest słabo monitorowane. Posłuchajmy, co w takim razie myśli o tym ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski w Krakowie. Bardzo złą praktyką prowadzoną przez stronę ukraińską jest w ogóle wydawanie zakazów dla polskich obywateli. Nie wiem, skąd się to bierze, bo ja nie słyszałem o zakazach ze strony Polski na wjazd obywateli ukraińskich, o ile spełniają pewne warunki. Natomiast mówienie o tym, że strona ukraińska coś wyjaśni i że składa deklarację, to moim zdaniem między bajki można włożyć, bo nie wyjaśniono do tej pory zabójstwa 50 osób w Odesie, których spalono żywcem, ani zabójstwa dziennikarza Ołesia Buzyny. Najpierw rzucano to na ruskich agentów, a później się okazało, że to heroje z Majdanu, z Donbasu zrobili. I sprawy wyciszono. Natomiast dziwię się stronie polskiej, że nie oddelegowała własnych prokuratorów, którzy jednak by monitorowali to śledztwo, bo rzeczywiście wysadzenie w powietrze krzyża, który jest częścią elementu Huty Pieniackiej, no jest rzeczą bulwersującą. No proszę sobie wziąć taki przykład, co by się działo w Polsce, gdyby wysadzono w powietrze memoriał poświęcony Holokaustowi Żydów, to interweniowałaby nie tylko władze Izraela, ale Stany Zjednoczone, Unia Europejska. Natomiast tu praktycznie drugie wydarzenie jest na zasadzie, że być może Ukraina to wyjaśni. No być może, tylko że sprawa jest zbyt poważna. Jeszcze jedną rzecz chciałem tu poruszyć, że obecnie na Ukrainie obowiązuje prawo uchwalone zresztą w dniu wizyty Bronisława Komorowskiego w Kijowie, że każdy, który sprzeciwia się gloryfikacji UPA i innych ludobójców, może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, czyli również cudzoziemcy. Więc choćby ktokolwiek w Polsce powie, że
UPA to byli ludobójcy, pojedzie, no bo może być uwięziony. Strona polska nic w tej sprawie nie robi. Mówiąc krótko, ksiądz gdyby wjechał na Ukrainę, odpowiadałby karnie, tak? Tak, oczywiście. Zresztą gdyby w tej chwili wjechał, oczywiście albo nie dostanę wjazdu, albo w ogóle zostanę ukarany. Myślę, że dalsze mówienie, że winę za to ponoszą tylko i wyłącznie ruscy agenci, to jest tak, jakby wszystkie kolejne ruchy władz Ukrainy, ja wyraźnie tu mówię, władz Ukrainy, przyjmowano jako policzek, my musimy milczeć i najwyżej coś oni nam obiecają, bo na razie są to puste obietnice. Tak to widać z perspektywy księdza Tadeusza. Co o tym myśli pan doktor Andrzej Szeptycki, dotychczas milczący? Ja myślę, zaczynając od zakazu wjazdu, że każde państwo reguluje, kto wjeżdża w jego granice. I ja znam wielu obywateli Ukrainy, którzy często do końca nie wiedzą, czy przyjadą do Polski z prostego powodu, że muszą dostać wizę. Prawda? I raz jeszcze, to jest suwerenne prawo Polski, czy w tym przypadku Unii Europejskiej, że ten reżim wizowy, tak czy inaczej, wobec Ukraińców kształtuje. Natomiast oczywiście, przechodząc do konkretów, to są na pewno obywatele polscy, tacy jak pewni młodzi dziennikarze siedzący w Moskwie od paru lat, którzy opowiadają niestworzone rzeczy o Ukrainie, o Polsce. I w ich przypadku zakaz wjazdu na Ukrainę mnie nie oburza. Natomiast w przypadku prezydenta Przemyśla, niezależnie od incydentów, które miały miejsce w Przemyślu, bardzo przykrych. Przypomnijmy, dlaczego pan prezydent dostał zakaz. Znaczy, tam to nie zostało tak jakoś na 100% wyjaśnione, ale chodzi przede wszystkim o ten marsz Orlą, w czasie którego padały hasła, a może jedno hasło ze strony tego prowokatora ruskiego, prawda? Śmierć Ukrainie. Chodzi też być może o wydarzenia wcześniejsze jeszcze, kiedy podczas procesji ukraińskiej też napadnięto, to było w czerwcu zeszłego roku, na jej uczestników. Natomiast no, opowiadam, automatyczne przekładanie bardzo godnych pożałowania incydentów na poziom władz lokalnych wydaje mi się daleko posuniętym brakiem rozsądku i stąd cieszę się, że ta decyzja została zmieniona. Natomiast jeszcze a propos ochrony cmentarzy, to trzeba pamiętać o tym, że w Bykowni, o której tutaj żeśmy tak tylko przy okazji powiedzieli, to nie jest cmentarz wyłącznie polski. To jest cmentarz przede wszystkim ukraiński i tam rzeczywiście, i obok niego jest polski jakby, czy na tym samym terenie, i tam rzeczywiście każdy może wejść, wchodzi się do lasu, idzie się tym lasem 500 metrów, kilometr i nagle się wchodzi na cmentarz, prawda? I w porównaniu chociażby z cmentarzem katyńskim, rzeczywiście jest tam dostęp swobodny, natomiast ja bym tego nie zwalał w tym przypadku. W Bykowni zwłaszcza, która jest, mówię, w ukraińskim też tym no, świętym miejscem, cytując mojego przedmówcę, nie składałbym tego na jakiś rzekomy antypolonizm, tylko czy to na beztroskę, czy na pewien brak środków. No, to aż się prosi o to, żeby tam rzeczywiście z tego lasu wejść. Ja nie mówię, żeby niszczyć od razu, prawda? No, ale po lesie też chodzą różni ludzie, pójdą, wypiją i mogą po prostu zdemolować. Więc tutaj bym też widział ten problem z ochroną polskich cmentarzy, czy ogólnie bardziej różnych pomników kultury. No. Rafał Dzięciołowski właśnie wrócił z Ukrainy. Tak, ja byłem w Hucie Pieniackiej. Oczywiście nie wiedziałem jeszcze wtedy, że powinienem był też, będąc w Kijowie, odwiedzić Bykownię. Troszkę polemizując z księdzem Isakowiczem Zaleskim, chciałbym powiedzieć, że są przesłanki do tego, żeby myśleć, że to jednak dzieło nie Ukraińców, a Rosjan. Wystarczy prześledzić badania, które przeprowadziła Polka ze Lwowa, pani Katarzyna Łoza. Można wejść na jej stronę lwów.info i tam jest prześledzone bardzo precyzyjnie rozchodzenie się informacji o wydarzeniach w Hucie Pieniackiej. Można zobaczyć, kto, w jakich etapach, jakie strony, jakie portale, jacy ludzie pierwsi byli depozytariuszami informacji o zniszczeniu tego pomnika, który, jak mówię, leży 15-20 kilometrów od najbliższej wioski, w kompletnie odludnym terenie, zaśnieżonym dzisiaj, trudno dostępnym. Tak? Jak to się stało, że rosyjskojęzyczny portal z Odessy, a następnie pewna dziwna dziennikarka z Charkowa, która głównie zajmuje się propagowaniem idei rosyjskiego świata o Niku Wariak 2007 SU podała tę informację wraz z czysto putinowską interpretacją. To znaczy bójcie się Polacy, ponieważ dzisiaj na Ukrainie w okresie szalejącego i odradzającego się nazizmu banderowskiego każde upamiętnienie polskie będzie niszczone. To jest moim zdaniem
istotna przesłanka do tego, żeby myśleć w dziedzinie faktów o tym, że rosyjska ręka miała w tym udział. A w dziedzinie strategicznej, oczywiście każdy inteligentny człowiek powinien zadać sobie pytanie, kto na tym zyskuje. I konia z rzędem komukolwiek, kto mi udowodni, że na tym zyskują Ukraińcy i na tym zyskują Polacy. Jedyną siłą, która rzeczywiście wygrywa ten geopolityczny spór o przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej w tego typu wydarzeniach, są oczywiście Rosjanie. No tak, ja zadam następne pytanie. Czy nie znajdujemy się w takim bardzo niedobrym klinczu, kiedy rzeczywiście podróżujemy między Scylą i Charybdą, między Scylą tego, że jedna grupa głosi, że wszystkie złe rzeczy, które pochodzą z Ukrainy, to wytwór rosyjskich spec-służb, i Charybdą tego, że druga grupa głosi, nie, Ukraińcy są źli, bo to są urodzeni banderowcy, którzy nienawidzą Polaków. Czy nie ma jakiejś środkowej narracji? Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. No oczywiście, że środkowa narracja to jest prawda. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, więc wszystkie skrajności, tak jak to do niedawna na przykład robią niektóre media uważające się za prawicowe, że wszystko już ruscy agenci zrobili, tak? Więc na tej zasadzie ruskim agentem jest wszystkim prezydent Petro Poroszenko, który podpisał ustawę o karaniu ludzi sprzeciwiających się gloryfikacji UPA. Więc prawda, natomiast trzeba brać pod uwagę, że Ukraina jest targana wewnętrznymi walkami. Nie tak dawno jeszcze w Polsce noszono na rękach byłego prezydenta Ukrainy Szakaszwilego, którego przerobiono później w ciągu Gruzji, tak, w jeden dzień na Ukraińca. Dzisiaj mówi się, że to prawie właśnie ruski agent, bo on jest przeciwko Poroszence. Są walki wewnętrzne, choćby ta żołnierka Sawczenko, która też była noszona na rękach w polskim Sejmie, później znowu wystąpiła przeciwko Poroszence, więc być może są ogromne walki wewnętrzne. Natomiast co do jeszcze tych zamachów, znaczy profanacji, pomników, dewastacji, to przecież strona polska właśnie nie sprawdza tego. Nie ma prokuratora polskiego, który by pojechał, tylko domorosła dziennikarka czy ktoś inny, no już robi jakieś tam sprawy. Być może zrobili to Rosjanie, ale być może zrobiły to siły, które chcą skłócić wewnątrz Ukrainy, choćby obalić Petro Poroszenkę, który ma coraz niższe notowania. To więc ja jeszcze doleję oliwy do ognia i zapytam, czy gesty typu wynajęcie pana profesora towarzysza Leszka Balcerowicza, wynajęcie Sławomira Nowaka, który przyjął obywatelstwo ukraińskie, to są gesty przyjazne wobec dzisiejszych władz Polski. Ale ja mogę jasno powiedzieć, że PiS robi co może, żeby przerzucać jak najwięcej pieniędzy na Ukrainę, a Poroszenko bierze przeciwników PiSu na swoich najemnych urzędników. Sam pomysł, żeby legia cudzoziemska zarządzała Ukrainą, jest chyba obraźliwy dla samych Ukraińców, którzy w ten sposób są pokazani jako naród, który nie ma własnej inteligencji, nie ma własnych ministrów, musi ich eksportować z Izraela, ze Stanów Zjednoczonych, z Litwy, z Gruzji. To jest osobna sprawa. Natomiast jeszcze wracając do pytania, czy jest droga środkowa? Trzeba wreszcie skończyć z tym klęczeniem na kolanach przed obecnymi władzami ukraińskimi. Że one wszystko już są cacy, wspaniali, najlepsi. A jeżeli robią jakieś afronty, to są właśnie działania ruskich agentów. Wrócę do tej ustawy. To jest ustawa, a nie uchwała. W dniu wizyty prezydenta Komorowskiego większość parlamentarna, większość, a więc nie pojedynczy posłowie, przyjęli na wniosek syna bandyty Romana Szuchewicza, czyli Jurija Szuchewicza, przyjęli uchwałę, która gloryfikuje bandytów. Proszę sobie to przełożyć na relacje polsko-niemieckie. Dzisiaj pani premier Beata Szydło bardzo ostro sprzeciwiała się nazywaniu obozów niemieckich inaczej niż właśnie niemieckie. No to dlaczego my wobec Niemców mamy inną relacje, a wobec afrontów i działań przeciwnych sprawie polskiej ze strony władz ukraińskich, my nie reagujemy albo cały czas tłumaczymy Ukraińców, jakby to były małe dzieci, które na dobrą sprawę nie wiedzą, co mają zrobić ze swoją historią, czy teraźniejszością. W trakcie wypowiedzi księdza obaj goście w warszawskim studiu kręcili głowami. Pan doktor Andrzej Szeptycki.
Posłuchajmy dlaczego. Ja mam wrażenie, jak słucham księdza Tadeusza, że księdzu trochę jakby umknęły wydarzenia w polskiej polityce wewnętrznej i zagranicznej w ciągu ostatnich 2 lat. Ja nie bardzo wiem, kogo ksiądz ma na myśli, mówiąc o klęczeniu przed Ukrainą, bo była zarówno uchwała o ludobójstwie wołyńskim, której jakoś ksiądz nie zauważył, jak i miała miejsce ta ujawniona przez ministra Waszczykowskiego w tej chwili, przecież wysoce antyukraińska, przynajmniej według niego, polityka Platformy Obywatelskiej, która chciała stawiać na Rosję, a nie na Ukrainę. Więc ja, mówiąc szczerze, nie bardzo wiem, gdzie my o tym klęczeniu mówimy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że myśmy nie powiedzieli zupełnie o tym. To jest taka strategia, żeby widzieć słomkę w oku bliźniego, a nie widzieć belki. Tak to chyba jest sformułowane. Jeśli się mylę, to ksiądz Isakowicz mnie jako duchowny poprawi. Myśmy zupełnie nie powiedzieli o dewastacji, kilkunastu już aktach dewastacji różnych miejsc pamięci, cmentarzy, myślę w szczególności, ukraińskich w Polsce. I w tym przypadku, ponieważ są z tego nagrania, i to bynajmniej nie nagrania z monitoringu, a nagrania dokonywane przez samych autorów z jednej z skrajnie prawicowych organizacji w Polsce o jednoznacznych sympatiach prorosyjskich, no myślę, że ta ręka Kremla jest dość widoczna. Trzecia sprawa jest taka, że ksiądz mówił, że ta Ukraina targana takimi wewnętrznymi sprzecznościami. Ja myślę, że to samo można powiedzieć, jak się zwłaszcza poczyta zachodnie media, o Polsce. Nawet to dzisiaj czytałem o Stanach Zjednoczonych. Więc być może po prostu żyjemy w takich czasach, że niestety, ale pewna stabilność się skończyła. Natomiast łączenie tego specyficznie z Ukrainą, czy chociażby z tą Odessą, która 2 lata temu rzeczywiście była w trudnej sytuacji, ale w tej chwili, ja tam spędziłem dość dużo czasu ostatnio, chcę budować swój potencjał, swoją tożsamość, i to tożsamość ukraińską i europejską, a nie rosyjską, wydaje mi się, jest uproszczeniem. I czwarta sprawa, mianowicie ja gorąco protestuję przeciwko ocenianiu ludzi przez pryzmat ich przodków. Dlatego, że uważam to za niegodne i za kontynuowanie tradycji poprzedniego ustroju. Mianowicie ksiądz, mówiąc o Juriju Szuchewyczu, powiedział: syn tego bandyty. Można się nie zgadzać z poglądami Jurija Szuchewycza i ja się z nimi często nie zgadzam. Natomiast myślę, że raz jeszcze ocenianie go przez pryzmat jego nieżyjącego ojca jest rzeczą niegodną i nie mieszczącą się w standardach demokratycznych i chrześcijańskich. Zaraz oddamy głos księdzu. Jeszcze Rafał Dzięcioł. Jeszcze dodałbym, że ten syn Szuchewycza przesiedział 45 lat w sowieckim więzieniu i stracił wzrok w czasie tego więzienia. Chociażby wzgląd na to nieprawdopodobne doświadczenie, myślę, powinniśmy mieć. I to nie z żadnej tam chrześcijańskiej, tylko zwyczajnej ludzkiej wrażliwości i przyzwoitości. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy ukraińskie, po pierwsze, z satysfakcją odnotowuję apologię PiSu w ustach pana doktora Szeptyckiego. To naprawdę sytuacja dość niezwykła, ale tak właśnie jest. Mamy do czynienia z polityką, która jest polityką środka. Jeżeli ksiądz był uprzejmy i był łaskaw powiedzieć, że taka polityka środka jest pożądana, to ona się właśnie dzieje na naszych oczach. To jest polityka, w której twardo trzymamy kurs jednoznacznej oceny zbrodni ludobójstwa i w ogóle stosunku do historii, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że nie można zredukować stosunków między poważnymi krajami środkowoeuropejskimi ad banderum. Nie tylko do historii, bo ksiądz nie tylko redukuje do historii, przepraszam najmocniej, ale ksiądz redukuje to wyłącznie do problemu bandery. To nieprawda. To uproszczenie graniczące z prostactwem. Ksiądz Tadeusz nasłuchał się na temat swoich poglądów. Teraz ma okazję, żeby to skomentować. Proszę bardzo. No to jest właśnie tak, że jak nie ma innych argumentów, to są ataki personalne. No, jestem przyzwyczajony, bo już panowie wielokrotnie wyrażali takie opinie. Jeszcze raz wrócę do faktu. Odessa zamordowano 50 osób.
i nic Ukraina z tym nie zrobiła. Nic, kompletnie. Nie ma skazanych, nie ma osądu, spalono ich żywcem, więc to jest przykład państwa, którego nie ma takiego przykładu w Europie, że 50 osób jest zamordowanych i nic się nie dzieje. Dziennikarze powinni wołać wielkim głosem, co się dzieje ze śledztwem innego dziennikarza, Łesia Buzyny, więc to nie jest historia, to nie są fakty sprzed 50 czy 70 lat, ale obecnie. Natomiast jeżeli chodzi o uchwałę ustawy, ja już to już mówię po raz trzeci, milczenie i chowanie głowy w piasek, i dlatego mówię polityka na kolanach, przeciwko wobec ustawy, która nie tylko gloryfikuje ludobójców, którzy zgładzili polskich obywateli II Rzeczypospolitej, w tym też sprawiedliwych Ukraińców, Ormian, Żydów i wiele innych narodowości, ale że Ukraina zakłada karanie obywateli polskich za to, nie tylko zresztą polskich obywateli, za to, że oni na ten temat mówią. Oczywiście można mnie spokojnie atakować, bo nie pełnię żadnych urzędów. Proszę bardzo. Ale to nie zmieni faktu. Ja myślę, że słuchacze powinni jasno sobie powiedzieć, że w sytuacji, gdzie ciągle się słyszy, że Polska ma finansowo wspierać Ukrainę i ciągle i za poprzedniej i obecnej ekipy są przekazywane budżetu, pieniądze z polskiego budżetu, to co my za to mamy? Czy Ukraina na przykład przestanie budować pomniki Bandery? Czy Ukraina nie będzie karała obywateli polskich za mówienie prawdy? I czy Ukraina znajdzie rozwiązania takie, które nie będą polegały na tym, że z jednej strony jest ciągle mówienie o ruskich agentach, natomiast nie patrzy się na to, jak bardzo kraj Ukraina, współczuję osobiście Ukraińcom, ja tam mam rodzinę, nie potrafi rozwiązywać sobie pewnych problemów, bo moim zdaniem nie chce tych problemów rozwiązać. Rozumiem. To jest teraźniejszość, a nie przeszłość. Powoli zmierzamy do końca, więc proszę o takie sentencjonalne zdania. Czy mamy szansę na to, żeby z naszym najbliższym sąsiadem nawiązać normalne stosunki? Rafał Dzięciołowski. Myślę, że właśnie to się dzieje na naszych oczach. To jest proces trudny, to jest proces, w którym błędy popełniają obie strony, ale ten proces postępuje. I najlepszy przykład to jest historia prezydenta Przemyśla i historia spotkania w Rzeszowie. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, że weryfikując trochę negatywnie informacje przedstawione przez księdza, gdyby ta ustawa rzeczywiście tak funkcjonowała, jak mówi ksiądz, to wnioskodawca uchwały o ludobójstwie wołyńskim Michał Dworczyk nie miałby wjazdu na Ukrainę albo zostałby tam aresztowany, a tak się nie dzieje. Pan doktor Andrzej Szeptycki. Ostatnio minister Szczerski, tłumacząc naszą politykę amerykańską, powiedział, że chodzi o to, żeby Trumpa, America First, spotkało się z polskim najpierw Polska. I ja myślę, że jeżeli takie jest rozumowanie w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Polski, to dobrze byłoby, żeby też ono obowiązywało w odniesieniu do takich państw jak Ukraina. To znaczy, żeby rozumieć, że każdy ma swoje interesy i nie oburzać się na to, że Ukraińcy mówią sława Ukrainii, a jednocześnie wymagać, żeby też Ukraińcy nie oburzali się na to, że Polacy mówią Poland first. Ksiądz Tadeusz, ostatnie zdanie. Jeżeli będziemy trwali przy prawdzie i mówili prawdę na temat historii i tego, co się będzie działo, będą dobre relacje z Ukrainą. Natomiast dopóki rządzą Ukrainą kłamcy, to myślę, że nie ma na to większej szansy. Musi się zmienić. Tym zdaniem kończymy naszą debatę, w której wzięli udział ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski w krakowskim studiu Polskiego Radia, Rafał Dzięciołowski, Gazeta Polska, dr Andrzej Szeptycki, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo.